Kinga od początku nie miała lęki od urodzenia. Dzięki temu, że była taka taki pomysł, żeby dla niej tą lękę zrobić. Na początku może nie było takiej euforii, ale kiedy to zobaczyła, kiedy namacalnie nie mogła już dotknąć, że ktoś dla niej coś stworzył, całkowicie się zmieniło podejście. Całkowicie się otworzyła i to pchnęło nas do przodu, co zrobić więcej. Osoby z dysfunkcjami w społeczeństwie, czy to właśnie w wieku dziecięcym, mają trudno, trzeba sobie to powiedzieć jasno. Nie mają łatwo, są często przez rówieśników wyśmiewane, są obiektem dla nich. I nie chcemy się tego pozbyć. Często rodzice myślą, że trzeba wiele tysięcy, żeby skonstruować, żeby zakupić dłoń czy tam rękę, która będzie dziecku dawała radość i pozwoli na normalne funkcjonowanie. Ale nie każdy ma na to pieniądze. A taka ręka 3D, wszystkie materiały mamy w społeczeństwie. Dziękujemy.